mama mi opowiadała, nie mogę się skojarzyć. Jak wymordowano, aż szli te wojska SS, Galicjan szli przez Kołtów i przez Sasun, ta szosa prowadziła. I oni w tym czasie się odprawiały go szpieżale. I te młode dziewczyny i ludzie zebrani pod kościołem, gdzie taki garnizon wojska idzie, gdzie taki garnizon idzie. Nie, a w końcu się okazało, że przeszli, do wieczora doszli do Huty Pienackiej, tam się ustawili. I nad wieczór rozpoczęli ten straszny mord. To moja mama na drugi dzień widziała łunę, słyszeli strzały mieszkańcy tej Rudy Kołtowskiej. I zebrało się ich kilka takich śmiałków, że tak powiem, nie pytając się rodziców. Wybrali się zobaczyć, co się tam działo w tej Hucie Pienackiej. No i mama poszła i jeszcze pamiętam, Józia Relich, to mama wypowiadała taką swoją koleżankę, ja, Józia Relich i chłopców wymieniała, ale nie pamiętam, jak się nazywali. Nie, mama też powiadała to. Za tą Józię i poszli i mówiła mama, okazał się jej straszny widok. Zasieki, trut kolczasty, a na tym drucie kolczastym ciało czteroletniej dziewczynki sięgnął ją już blisko lasu, bo a mogło uciec, niedaleko było do lasu, ale przypilnował tego dobrze, dobrym był w szczelce. I ta dziewczynka tak włosy na rączki wisiały i włosy opadły i tak tylko wiatr to ma i to mama mówiła, podeszła do niej blisko. To na nóżkach nie miała buciku, bo taka bieda była tam przed wojną, tylko jakieś takie papuczki zrobione na drucie, no jak ktoś umie robić na drucie, nie? To wykonała czy mama, czy ktoś jej takie papuczki i ta dziewczynka tak tylko w tych papkutkach tam na tym drucie właśnie była. I mama przyszła do domu, to została straszne ranie, bo mama poszła bez wiedzy. Tak się zebrali, o idziemy zobaczyć, a znali drogę na skróty, bo przez lasy przechodzili, znali te lasy. I babcia ją strasznie zbiła. Mówiła mama, że cały dzień ją biła, co wpadła w nerwy, dlaczego ona się nie by zapytała, gdzie ona idzie, a tam przecież banderowcy mogli pilnować tego miejsca, gdzie to wszystko zostało wymordowane, najczęściej już potem rabowali to wszystko, mienie Polaków, nie? No i co? I to mówiła, że no, nie pamięta w swoim życiu, żeby tak dostała jak wtedy, że cały dzień kije i miotły, co było, to się łamało na Elżbiecie. Czemu ty się nie, no gdzie ja się mam zapytać, jak nas... Kto to się pytał, tak idą na jezioro, no. Kto to się pytał, idziemy na jezioro i, ten, i potem mówi, ten widok, co się jej okazał, to jest przerażający. Stosy ludzi pomordowanych, a miała tam i koleżanki i kolegów w tej miejscowości. To ganki były ludźmi tak usłane trupami, bo to biedne wszystko uciekało, żeby się ukryć w domostwie przed tymi strzałami, że te chałupinki to... Mówi, że nie można było wejść, po jeden na drugiego padał, oni tylko strzelali. Potem zapalili stodoły, gromadzili młodzież i to pilnowali. Nie było szansy, tylko jeden ktoś się uratował. To znaczy jeden młodzieniec się uratował, którego ojciec zakopał w gnojowisko. Po prostu przełożył synu, ja nie wiem co ze mną będzie, ale ja cię chowam do gnoju. I nakrył go obornikiem, Niemcy tam nie wchodzili, nie, już na obornik. I drugi też się uratował, który jechał do swojej wioski, wieczorem wracał. Patrz, Jezu, pełno wojska, jakieś krzyki, coś nie. I w prawie takim szale uciekł z pod wioski, spod lasu, zakręcił końmi i do lasu i zajechał na Chmielowe. Była taka miejscowość Chmielowa, to mi mama opowiadała. I tam, jak pan do tej wioski mówi, ludzie, zabierajcie konie, chowajcie mnie gdzieś, bo ja oszaleję. Mówi, co ja widziałem, co ja widziałem. Chyba stracą wszystkich mieszkańców Huty Pienackiej. To mama mówiła, że ten człowiek się uratował, który uciekł z końmi do lasu i ten, który został przechowany w oborniku. A kto się jeszcze uratował, to nie wie. Za tych nic więcej mi w życiu nie wspominała, że ktoś, ale to była zgroza. Co mama moja w życiu tam widziała na tej Hucie Pienackiej i zawsze potem jeszcze dochodziło do tego, że przyjeżdżał mojej mamy brat, był w Przemyślu na robotach. Przemyślu był na robotach. I zawsze się z mamą kontrowali, wiem, że nie mogli dojść do porozumienia, bo wujek Jacek, tak miał na imię, mówił mami, że słyszał, że w Przemyślu opowiadają, że ich tam bardzo ładnie pochowali. A mama mówi, kto ich w trumnach, kto się... A mama mówi, kto tyle ludzi w trumnach chował? Tak. Słuchaj, co ci tam gdzieś doszło, jakaś bzdura? Bo przecież oni byli masowo na jedno miejsce zrzuceni i tam wszystko to albo palili, albo ich zagrzebali. Nie wiem, mówi, co się potem działo.